zacząć piękne. Przynosimy Tobie kwiaty. Przyjmij je jako symbol naszej wdzięczności za Twoje hojne łaski i dobrodziejstwo. Prezent, który się Panu Bogu najbardziej pewnie podoba, bo tu są wszystkie piękne, dobre uczynki. To są te rzeczy, które jakby marzą te wszystkie nasze punkty złe. Pięknie, Bóg zapłać. To damy księdzu Robertowi. Niech też takie serduszka zbiera. Bóg zapłać. Też dostaniecie chlebki takie, może nie taki duży, ale podobne dzisiaj. Dziękujemy Ci, Boże, za zaufanie, jakie nas obdarzyłeś, powierzając nam te dzieci. Dziś, gdy one po raz pierwszy staną się żywym tabernakulum, pragniemy poddać je jeszcze raz Twoje ojcowskie głowie. Pełni wdzięczności składamy na ołtarzu obrazy jako prawo kościoła. Pragniemy, aby służyły uwielbieniem dla lepszego przeżywania zapłać. O, to jest taki dar od was, tam jeszcze pół zakrystii leży na drugą grupę. Ksiądz Robert, przytrzymaj. Tu są ładne stuły, będziemy się ładnie stroić. Tutaj, tu jeszcze jest organ jeden, tam jest drugi. Co damy siostrze Janinie, bo ona nas stroi, ona jest za to odpowiedzialna. Żeby nie zginęły. No. Zapłać za ten dar ołtarza od was, drodzy rodzice i dzieci. Przynosimy Ci wodę i wino, które wnoszą przed jednym napój duchowy. Zjedną się z niego, abyśmy tworzyli jedną wspólnotę. Pięknie, Magda, uciekli się. Dobra. Dobrze, Bóg zapłać. Panie Jezu, przynosimy przed Twój ołtarz chleb, który przyjmiesz w siebie, ale też o, to jest ten chleb i te chlebki, o których mówiłem, które za chwilę mocą Ducha Świętego staną się ciałem Pana Jezusa, którego za chwilę pierwszy raz przyjmiecie do swojego serduszka. Jeszcze raz Bóg zapłać, wracamy na miejsce, będziemy się modlić, aby Pan Bóg tę naszą ofiarę wysłuchał, przyjął. Wy będziecie śpiewać i dalej uczestniczymy w myśli. Za wszystkie złożone ofiary składamy Wam serdeczne Bóg zapłać.
zbawienia pokornie błagamy Ciebie, i łaskawszy Boże, aby ten sakrament zjednoczył nas węzłem miłości przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.